Dobra, cześć. Ja się nazywam Paweł Surgiel. Jest to moje szóste wystąpienie na Auli, to tak w ogóle. Cztery razy tutaj w Warszawie, dwa razy gdzieś na wyjazdach grałem. Jest o tyle fajnie, że zazwyczaj, kiedy mówię, to albo ten człowiek tutaj siedzi wśród publiczności, albo jest ze mną na scenie. Jest to któryś już, kurde, taki przypadek. Jak na gości, którzy nic w życiu nie osiągnęli, to całkiem sporo razy Artur nas zaprasza. Ale moja historia tutaj, związana z VR-em, zaczęła się 2 lata temu. W ogóle Aula to jest dla mnie takie magiczne miejsce, które cały czas coś wywraca w moim życiu. To jest miejsce, które z jakiegoś powodu przyciąga fajnych ludzi, czy tam, czy tutaj. Jest w tym jakaś chemia. Zobaczmy, co stało się 2 lata temu w moim życiu. Aula tutaj. Przeanalizujmy sobie ten obrazek, to co tutaj widzimy. Sportowiec, człowiek sukcesu, niesamowity mówca, gość, który poprowadził tutaj 2 lata temu zajebistą prezentację. I Kuśnierewicz też dał radę. Opowiadałem 2 lata temu o tym, czym jest wirtualna rzeczywistość, jak może na nas wpłynąć. Siedzieli tu sami sceptycy. Sala taka jak dzisiaj, przepełniona gośćmi, którzy absolutnie w to nie wierzyli, z tym człowiekiem tutaj, który się do tego przyznał na czele. Ale z jakiegoś powodu zaprosił mnie tutaj. Przyjdź, powiedz coś, zrób z siebie błazna. Nie pierwszy, nie ostatni raz, mam nadzieję, Artur. I tak to się zaczęło. 2 lata temu stwierdziłem, że rezygnuję z prowadzenia firmy. Software house'u, takiego jak Senfino, robiącego rzeczy dla agencji interaktywnych, multimedialnych i tak dalej. Wygrywaliśmy dla nich, odwalając czarną robotę, różnego rodzaju EFI i inne tam nagrody. Stwierdziliśmy, że mamy to gdzieś. Pieprznęliśmy ten biznes, zamknęliśmy go tak po prostu z dnia na dzień i stwierdziliśmy, że idziemy drogą wirtualnej rzeczywistości. Drogą, w którą nikt absolutnie nie wierzył. W ciągu pierwszego roku odwiedziliśmy kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych, przedstawiając im pewien nasz plan na biznes, pewną analizę rynku, naszą wizję tego rynku. Zgadnijcie, ile z nich uznało, że rynek VR się rozwinie? Zero. Dokładnie tyle. Mogę w tym momencie jednego po drugim prezesów tych funduszy brać, pokazywać im, ile ich prognozy są warte, ale nie w tym rzecz. Nie w tym rzecz, że PARP o tym rynku pisał, że nie nosi znamion innowacyjności. No trudno, no, nie muszą się znać na technologiach. My objechaliśmy świat. Między innymi byliśmy na TechCrunch Disrupt w San Francisco. Tam widzieliśmy, jak to się dzieje, jaką wielką eksplozją technologiczną jest ten rynek. Rynek, o którym 2 lata temu mówiliśmy w kategoriach hipotez, w kategoriach pewnego rodzaju przypuszczeń, zgadywań. Można było, tak jak Artur przedstawił, strzelać, generować różnego rodzaju raporty, prognozy, statystyki. Jak to mawiał pewien człowiek, on wierzył tylko w te statystyki, które sam fałszował. I w zasadzie te wszystkie statystyki, które są do dzisiaj, też są tego rodzaju fałszami, poza tymi, które są twardymi danymi. Tak jak tutaj, Oculus Connect jakieś 3 tygodnie temu pokazuje jasno, że rynek VR na chwilę obecną tylko w ich ekosystemie to jest ponad 400 aplikacji. Ponad 400 aplikacji, ale w niektórych są zagnieżdżone innego rodzaju treści. Bo treści dla VR możemy podzielić na 2 zasadnicze rodzaje. Treści aktywne oraz treści odbierane pasywnie. Aktywne, czyli te, kiedy z tym światem wirtualnym wchodzimy w jakikolwiek sposób w interakcję, oraz treści pasywne, gdzie po prostu siedzimy i się rozglądamy. Pasjonujące czy nie mnie to osądzać. Natomiast o ile tych treści pasywnych jest zdecydowanie mniej, o tyle czas, jaki ludzie w nich spędzają, jaki im poświęcają, jest zdecydowanie większy. To jest po prostu miazga. Ludzie są leniwi, chcą oglądać. Tak samo dzieciaki. My kiedyś graliśmy w gry, w tym momencie dzieciaki oglądają je na YouTubie. Coś się, kurde, popsuło. Ale ten rynek to nie tylko Oculus. Kiedyś to był tylko Oculus, teraz to się zmienia. W zasadzie z dnia na dzień kwitnie nowy ekosystem
powstają nowe rynki, kolejni producenci dołączają. Z naszej strony, jako firmy, która na tym rynku operuje, jest to pewnego rodzaju koszmar. Człowiek kładzie się spać, następnego dnia się budzi i czyta informację, że oto kolejny headset jest na rynku. I kolejny, i kolejny, i kolejny, i kolejny. W zasadzie w ciągu ostatniego tygodnia, czy dwóch tygodni, pojawiły się dwa nowe ekosystemy, sześć nowych headsetów, do gry dołączyły kolejne firmy, Asus, Dell i tak dalej. Wszyscy chcą coś w tym VR-ze zrobić. Ale co? Tutaj znowu podeprę się prezentacją z Oculus Connect. Ich zdaniem wirtualna rzeczywistość to nie tylko gry, to nie tylko rozrywka, to także sposób na to, żeby zmienić sposób edukacji, formę przyswajania wiedzy. To jest narzędzie. I teraz tak, kiedy Oculus hipotetyzuje na temat możliwości edukacyjnych, tak jak w tym wypadku, pokazali jakąś tam fotkę stokową z sali operacyjnej, mówiąc o tym, Oculus, firma, 2 miliardy dolarów, zbijcie to sobie jakoś, wrzucają stokową fotkę, mówiąc o tym, że wirtualna rzeczywistość zmieni świat edukacji i tak dalej. My w Bifrost robimy to od roku. Stworzyliśmy system, cały ekosystem narzędzi działających z niezwykłą niezawodnością, pozwalających jednym nagraniem obejmować wielogodzinne sesje, tak jak na przykład operacja. Tutaj w przeciwieństwie do planu filmowego nie zrobimy dubla, nie powiemy, no stary, weź jeszcze raz tą nerkę przełóż, bo mi się karta pamięci skończyła. No po prostu nie ma takich opcji. Wymagania tego rynku są, tej branży, tego przemysłu są naprawdę ogromne i my im sprostaliśmy. Zapraszam Was po mojej prezentacji, podejdźcie, pokażę Wam jak filmy z operacji wyglądają. Jeśli się nie pożegacie, to będzie to fajne doświadczenie. A jeśli tak, to też będzie fajnie. To na jakim jesteśmy etapie technologicznym jest możliwe dzięki naszym partnerom. Weszliśmy do globalnego konsorcjum nazwanego OSVR na rzecz standaryzacji wirtualnej rzeczywistości. Konsorcjum, z którego sobie podbierają, no, nazwijmy to inspirują się, różnego rodzaju duzi gracze. Konsorcjum prowadzone przez firmę Razer, która wypuściła headset OSVR, ale są też tam tacy gracze jak chociażby Intel, który też się stał naszym partnerem. Najpierw w ramach OSVR, później gdzieś tam dookoła. Tego rodzaju flirt technologiczny zakończył się tym, że rok temu na takich targach CES, nie wiem czy słyszeliście, taka aula tylko z jakimś tam expo w Las Vegas, która się toczy, ma miejsce. Tam razem z Intelem i kilkoma innymi firmami przeprowadziliśmy, chyba to była pierwsza w tej jakości, transmisja na żywo w wideo w formacie sferycznym, w formacie 360 stopni, z jednego miejsca tych targów w drugie. Staliśmy się częścią naprawdę fajnego, globalnego ekosystemu VR Video. Jak to było możliwe? Było to możliwe dzięki technologii, którą w tym momencie współdzielimy z Arturem. Jest to technologia odtwarzania wideo w formacie sferycznym, którą doszlifowaliśmy, dopracowaliśmy, dopieściliśmy naprawdę do granic możliwości. Stworzyliśmy najbardziej wydajne playery tego formatu wideo na świecie. Playery, gdzie objęliśmy naszą opieką wszystkie headsety dla komputerów stacjonarnych, jakie wyszły, jako jedyni. Nie mamy problemu z tym, żeby obsłużyć HTC Vive'a, Oculus Rift'a, OSVR'a i całą masę innych, które się pojawiają, a których nazwy na chwilę obecną nic Wam nie powiedzą. Dlatego kiedy moi programiści budzą się co codziennie rano i widzą kolejne informacje prasowe o tym, że na przykład tylko z wczoraj na dzisiaj 7 nowych headsetów się pojawiło do integracji, naprawdę są pełni zapału, że ich praca do czegoś doprowadzi. Ale na chwilę obecną nasz player wideo
jest dostępny u 14% globalnych posiadaczy headsetów VR. 10 minut, tak? Okej. Okay. To muszę przyspieszyć. 14% globalnego rynku. Chyba żadna firma z Polski nie ma takiego pokrycia w jakimkolwiek segmencie jakiegokolwiek rynku. No tutaj się okazuje, że kilku rozkapryszonych programistów nagle osiąga tego rodzaju wynik. To jest bardzo fajne, bo o żadnej firmie, która się prezentowała na Auli, nie ma tylu wątków na Reddicie, które mówią, że ich software nie działa. Nawet teraz chciałem zaprezentować kawałek tego softu, ale aktualizacja Windowsa, aktualizacja sterowników Oculusa, generalnie wszystko się wywróciło. Jak osiągnęliśmy taki wynik? Marketingiem? Nie. Marketing na chwilę obecną zero. Różnego rodzaju partnerstwami. Mamy partnerstwo z Intelem, wsparcie ich działu marketingu, partnerstwo z Razerem, wsparcie ich działu marketingu. Nie. Zero. Linka do naszego playera umieścili oni. VRporn.com. Dzięki czemu staliśmy się najbardziej rozpoznawalnym, najliczniej używanym playerem VR video. I dzięki czemu posiadamy informacje. Coś o czym Maciek pytałeś, jak to jest z tą wiedzą poufną na temat tego, co ludzie robią. My wiemy. I tym sposobem to, co Artur powiedział, czyli pierwsze wejście w świat VR, czyli taka utrata dziewictwa VR-owego, czasami może nabrać dziwnego znaczenia. Ale okej, okay. Bifrost to nie tylko nasz biznes, to nie tylko rozdawanie ludziom playera do oglądania różnego rodzaju filmików z internetu, ale także kawał hardware'u. Kawał hardware'u, gdzie postanowiliśmy, że bez pardonu rzucamy rękawice takim graczom jak chociażby GoPro. Możecie popatrzeć po lewej, po prawej dwa produkty. Akurat zestawiłem takie, które funkcjonalnie do siebie przystają. Nasz rig kamerowy oraz rig kamerowy GoPro. I w jednym i w drugim mamy 6 kamer w układzie sześcianu. I jeden i drugi jest zrobiony z aluminium, przy czym nasz jest dwukrotnie lżejszy. Jeden i drugi służy do wideo sferycznego i do jednego i do drugiego są kontrolery, różnego rodzaju kabelki, akumulatory w pakiecie i tak dalej. Jest jedna różnica. W naszym nie potrzeba kamer GoPro. Wystarczą dowolne, tańsze, lepsze, bardziej przystępne kamery. I tu jesteśmy jedyni na świecie. Tak samo jak w miejscu, gdzie poziom, poprzeczka wideo sferycznego, wymagania jakościowe i tak dalej się podnoszą, też mamy nasze rozwiązania. To akurat przystosowane do półprofesjonalnych kamer Blackmagic Design. To, czym się możemy pochwalić, to, co się nam udało wypracować, to, że już na chwilę obecną budujemy sieć dystrybucji globalnie. Z jakiegoś powodu nie ma tutaj Polski. Po prostu ten rynek jest za mały. Sorry, Polsko. Natomiast to, czym dla fanboyów smartfonów są różnego rodzaju Apple Store, tym dla branży fotowideo jest takie miejsce, które nazywa się BH Fotowideo. Kultowy sklep, 9 Aleja, Nowy Jork i tam od przyszłego roku nasz sprzęt będzie. I wróćmy na chwilę do naszych partnerstw. OSVR, Microsoft, Intel i firma Ion. Firma, która produkuje najbardziej profesjonalne płyty główne na świecie. To, na czym bazują pociągi, inne takie samoloty, inne takie urządzenia, które niefajnie, jeżeli się wywrócą, bazują na ich płytach głównych, na ich elektronice. Oni przyszli do nas, a w zasadzie zróbmy coś razem. I teraz tak, pokazywałem Wam, jak wyglądają rigi kamerowe do tego, żeby tworzyć wideo sferyczne. Ileś tam kamer, które muszą pracować jednocześnie, obrazy z nich musimy przechwytywać, ze sobą połączyć, co jest kluczowe,
po to, żeby powstał taki obraz. Jeżeli chcemy to robić na żywo, potrzebujemy naprawdę potężnych stacji graficznych. Takich, gdzie pakujemy dwie karty graficzne, cztery karty graficzne. W zasadzie tyle ile tylko wejdzie. Kart, RAM-u, procesorów i tak dalej. Tak było do tej pory. Dzięki firmie Ion udało nam się wymagania zmniejszyć. I dzięki firmie Intel tak samo. Dzięki czemu powstał nasz kolejny produkt. Kamera do live streamingu w formacie sferycznym w wysokiej rozdzielczości. O wymaganiach mniej więcej filmowych, czyli duża głębia koloru. Ile mam czasu? Ok. Duża głębia koloru, global shutter, kamery pracujące w sposób synchroniczny, czyli z założonym tak zwanym genlockiem. O dużej rozdzielczości optycznej obiektywów i tak dalej. Generalnie nie do osiągnięcia GoProsami ani żadnym innym szmelcem tego typu. Jak powstał ten projekt? Wzięliśmy kamerę Facebooka. Kamerę, którą Mark Zuckerberg pokazał w maju tego roku na jednym ze swoich eventów. Powiedział, oto jest projekt open source'owy, bierzcie go. Nikt z dziennikarzy na świecie, a było blisko, ja się to doliczyłem przy prostej analizie, było blisko 25 tysięcy publikacji na ten temat na świecie, nie zadał sobie jednego pytania, czy kamera Marka Zuckerberga działa? Działa? Nie. Nie ma prawa działać. Nie ma takich komputerów na chwilę obecną, które są w stanie obsłużyć sygnały, które z tej kamery wychodzą. Natomiast uprościliśmy trochę ten projekt, poprawiliśmy kwestię optyki, zmieniliśmy form factor, dzięki czemu powstało takie coś, jak widzicie tutaj. Tym sposobem, jako niewielka firma z kraju na końcu świata, osiągnęliśmy technologicznie taki poziom, jaki giganci tej branży, tak jak tutaj Jound VR, osiągają przy finansowaniu rzędu 150 milionów dolarów. Tyle Jound potrzebował, żeby technologicznie być na tym samym etapie, na którym Bifrost jest w tym momencie. To jest taka dygresja a propos słynnych drzwi od stodoły. Polski informatyk potrafi. Osiągnęliśmy tym sposobem prawdopodobnie najlepszą na świecie jakość, jeżeli chodzi o generowanie obrazu sferycznego, obrazu 360 na żywo. Czym mamy nadzieję, nie tylko wpłyniemy na rynek edukacji, ale też sprawimy wkrótce, że Ligę Mistrzów, wydarzenia sportowe, Voice of Poland, czy dowolne inne tego typu wydarzenie, będziecie mogli oglądać w VR lub na YouTubie. Bo wcale nie jest to, co dla naszego biznesu jest fantastyczne, wcale nie jest potrzebny drogi sprzęt. Komp za kilka tysięcy, headset za kilka tysięcy, telefon za kilka tysięcy, czy inny tego rodzaju gadżet. Każdy z Was w tym momencie prawdopodobnie posiada telefon, który jest w stanie ten rodzaj treści, który my generujemy, obsłużyć, czyli wideo sferyczne. Podobno prezentacje nie lubią demonstracji na żywo, ale żeby nie być gołosłownym, pokazuję, jak wygląda operacja w formacie sferycznym. Ktokolwiek ma ochotę, niech potem podejdzie i sobie zobaczy. Naprawdę wystarcza smartfon, żeby zobaczyć zupełnie nowy rodzaj treści. Treści, którą w tym momencie możemy na żywo streamować za pomocą YouTube'a. Prawdopodobnie początku przyszłego roku także za pomocą Facebooka, czyli nie tylko filmy przygotowane wcześniej, ale też transmisje na żywo, sferyczne, także do VR na infrastrukturze Facebooka. Oraz, z czym Steam wyskoczył całkiem niedawno. To jest kolejna z tych rzeczy, tych koszmarków, że człowiek się rano budzi i boi spojrzeć w newsfeed. Ogłosili, że Steam
Największa w tym momencie platforma dystrybucji treści cyfrowych na świecie, największa, która naprawdę coś zarabia i to coś zarabia, dorzuca u siebie streaming oraz dystrybucję treści w formacie sferycznym. Oczywiście naturalnie jest, że priorytetem dla nich będzie obsługa HTC Vive jako headsetu. Natomiast nie wiem, czy widzicie? Nie widzicie. Natomiast zapowiedzieli, że za pomocą platformy Steam będzie możliwa dystrybucja wideo rozdzielczości 8K i 10K. Zadałbym Wam pytanie, jaka kamera jest w tym momencie w stanie to uciągnąć, ale chyba odpowiedź jest oczywista. I tym oto sposobem my jako firma z końca świata wchodzimy na rynek wirtualnej rzeczywistości, gdzie w zasadzie nie ma dnia, żeby na świecie nie stał się jakiś mniejszy lub większy przełom. Ja się nazywam Paweł Surgiel, moja firma to Bifrost. Fajnie było Was tutaj zobaczyć, fajnie, że zamiast biegać gdzieś tam po cmentarzach, przyszliście z równie grobowymi minami tutaj. Dzięki.